Miejski konserwator zabytków także sprawdzał, czy nie są naruszone zasady związane z tym, że zespół staromiejski wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Te wystawki mają być doraźne, czyli mają być wystawiane czy pokazywane tylko na czas otwarcia sklepu, bezpośrednio przed samym sklepem, jedynie przed, a nie na przykład przed sąsiednim budynkiem czy sąsiednim sklepem. Powierzchnia takiej wystawki, ona dzisiaj zaproponowana, to jest 1 metr kwadratowy. Maksymalna wysokość również została określona 1,5 metra. I oczywiście warunek, aby wystawka nie utrudniała ruchu pieszego, nie zasłaniała widoczności lub powodowała innych utrudnień. Szczególnie w miejscach takich, gdzie się odbywają uroczystości, imprezy, warunek będzie, że po uprzednim zawiadomieniu przez organizatorów imprezy wystawka będzie zdjęta i po wydarzeniu powróci na swoje miejsce. Będzie się to odbywało na zasadach pewnego regulaminu, tego co przedstawiłem przed chwilą, więc nie trzeba będzie uzyskiwać pozwoleń na wykonanie, jeżeli ktoś spełni wymogi, o których pokrótce powiedziałem, nie trzeba będzie uzyskiwać pozwolenia do wykonania decyzji administracyjnej. Także tak to zamierzamy rozwiązać i zobaczymy, jak się to rozwinie. Jak śniegi stają, znikną, no to wtedy oczywiście będziemy mogli zobaczyć efekty. To tyle w tej sprawie. Coś zainteresowało Państwa? To inne wyzwanie musimy poznać. Teraz tak. Drobna rzecz, ale mam informację, że też powinienem powiedzieć, że w sąsiedztwie fontanny Kosmopolis pojawi się kolejny dwustronny, podświetlany w systemie LED panel informacyjno-promocyjny. Pojawi się na czas tak zwanego długiego weekendu. Oczywiście już na stałe tam pozostanie. Natomiast fontanna wzbogaci się o nową aranżację muzyczną. Muzyka filmowa Wojciecha Kilara. No i tyle. Może coś tutaj zainteresowało Państwa? Ja bym chciała jeszcze do pytania. Czy one są, powiedzmy, Państwo się wzorowaliście na konkretnym mieście? Ja domyślam się, że moi współpracownicy podejrzeli, jak to wygląda w innych miastach. No, to nie, prawdę, nie wiem, tego nie wiem. Proszę. Natomiast to też jest efekt jakichś rozmów z przedsiębiorcami i próby wyjścia na ukłon w ich stronę, tak? Bo każdy chce zareklamować to, co ma w sklepie i to też jest między innymi wynik projektu Resta. Czyli to jest jakby na wniosek co do przedsiębiorców, tak? Że to znaczy, można zdecydować, czy? Może nie tyle na wniosek, co jakby jest to jeden z pomysłów, które się pojawią i jakieś koncepcje przedsiębiorców, bo oni przede wszystkim zgłaszają się do nas po to, żeby żebyśmy my pomogli im w ożywieniu handlu na więc jest to jakby jeden z takich elementów. Czy taka wystawka to będzie, rozumiem, koszt na koszt przedsiębiorców? Ależ oczywiście, tak, tak. To jest jego promocyjne czy reklamowe pokazanie tego, co sprzedaje, czym handluje, czy czym, jakie usługi świadczy, ale tylko przed jego lokalem, na ograniczonej powierzchni, no na początek to jest metr kwadratowy, tam wysokość także jest ustalona, nawet charakter tej wystawki, że to powinno być urządzenie lekkie, typu kosz, typu stelaż i tak dalej, a nie jakieś, jakaś potężna, wielka rzecz. No, tak. Kiedy one się pojawią? W ciągu miesiąca, tak tyle sobie daliśmy czasu na to, żeby poinformować, żeby uzgodnić z przedsiębiorcami, jeżeli będą mieli jakieś pytania czy wątpliwości, to je wyjaśnić i później będą mogli to robić, ale to absolutnie będzie ich działanie, kto będzie chciał, to zrobi taką wystawkę, kto nie, to nie, jeżeli jakieś koszty będą z tym związane, to w ramach działalności. No, chodzi o wyeksponowanie tego, co w sklepach na zewnątrz, a tym samym przyciągnięcie potencjalnych klientów. Czyli jakby za zajęcie pasa drogowego nie będzie żadnych. Tak jest. O pytanie w sedno trafia. Nie, nie będzie. Nie będzie. Nie będzie żadnych. Pod warunkiem, że te
parametrów, o których mówiłem, przedsiębiorca spełni, a więc... To też taki raczej przykład dżentelmeński, bo pan poseł wspomniał, że nie ma żadnego... No, regulamin jest taki dżentelmeński, prawda? Jeżeli nie ma, nie wydajemy decyzji administracyjnej, zalecamy jakiś wygląd i kształt tych wystawek, no to liczymy na to, że przedsiębiorca się to stosuje. Natomiast jeśli chodzi o tą muzykę, o której pan prezydent wspomniał, to Wojciech Kilar, właśnie pan dyrektor Szmak, spotyka się w tej sprawie we Wrocławiu dzisiaj, ponieważ chcemy taki trend rozpocząć, to również, żeby ta muzyka była polskich kompozytorów. Takie jest nasze założenie. Ponieważ mamy już, wiecie państwo, muzykę i europejską, mamy oczywiście też polską, polskich autorów muzyki filmowej, a chcemy ten trend kontynuować. I trzeci zakres, który dotyczy także zespołu staromiejskiego, no może głównie zespołu staromiejskiego, to czwarta edycja Torunia za pół ceny. Znana, więc nie będę przybliżał. Tym razem 19-21 kwietnia, a piątą planujemy na 20-22 września. W tym roku dwie edycje Torunia za pół ceny, działanie, które zyskało popularność. Przygotowana jest akcja promocyjna w innych miastach, nie tylko przede wszystkim w innych miastach Polski. I te działania mają spowodować zainteresowanie akcją Torun za pół ceny. A były prowadzone będzie badania do tych poprzednich edycji? Jak to się cieszyło zainteresowanie? Wiem, że były i wiem, że takie dane są. Dzisiaj nie jestem w nie wyposażony. Chociaż może. Nie ma. Ale wiem, że poproszę o przekazanie. Tak. Zaznaczone na prezentację toruńskiego piernika, świat toruńskiego piernika. Wszystkie procedury formalne związane z projektem i z przygotowaniem już robót na tym obiekcie zostały zakończone. Również użytkownicy dotychczasowi opuścili bądź opuszczają pomieszczenia. Większość z nich przenoszą się do innego budynku miejskiego przy ulicy Jęczmiennej. Tym samym możemy ogłosić przetarg i taki przetarg lada dzień będzie ogłoszony na wykonanie prac budowlano-remontowych w pełni oddzielnie, natomiast przetarg w późniejszym terminie, bo na początku jesieni, będzie ogłoszony na wyposażenie obiektów urządzenia o charakterze interaktywnych ekspozycji na przykład. Cały koszt, jaki dzisiaj zakładamy przed przetargiem, tej modernizacji, adaptacji, bo budynek zupełnie zmieni swój wygląd, także on oczywiście wyglądał tak jak wtedy, kiedy powstawał. Cały koszt to jest 3 200 000 zł, z tego możemy liczyć 3 200 000 zł brutto przed przetargiem. Natomiast tego możemy liczyć na 60% sfinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego-Pomorskiego. Roboty budowlane. Aha, same budowlane. Tak, roboty budowlane. Czy mają Państwo pytania? Większym dokumentem kontaktowym pracujemy w tej chwili na zarówno myślę, że właśnie. Aha, tak, przepraszam. Tak. Też ktoś z Państwa był na spotkaniu z mieszkańcami ostatnim w serii, ale właśnie na terenie zespołu staromiejskiego tam o tym informowałem. Kończymy pracę takiego zespołu, który pod koniec lata chyba ubiegłego roku powołałem, który zajął się szeroko pojętą problematyką
zespołu staromiejskiego, szeroko pojętą, bo od planu przestrzennego, poprzez problemy socjalne, wsparcia dla szkół i procesu edukacyjnego w szkołach, aż po oczywiście sprawy związane z kontynuacją rewitalizacji i wsparciem przedsiębiorczości. Zespół zakończył swoje prace, teraz w takiej obróbce przez to, co na charakter zapisów typowo urzędniczych było dostępne dla każdego, kto będzie chciał się z tym zapoznać, a więc ta obróbka już tego dotyczy, kończy się i myślę, że w ciągu kilkunastu dni przedstawimy przede wszystkim zainteresowanym, a więc osobom, które prowadzą działalność, bądź mieszkają na obszarze zespołu staromiejskiego, bądź zajmują się zagadnieniami związanymi z tym obszarem, przedstawimy te nasze pomysły, rozwiązania, to może już bardziej rozwiązania niż pomysły. Oczywiście, jeżeli pojawią się propozycje uzupełnień, zmian, korekt, to ten czas też jeszcze będzie możliwy. Program jest pełnoprofilowy i mówiąc takim formalnym językiem długofalowy, a więc to nie jest tylko kwestia zorganizowania czegoś w tym roku, czy zorganizowania czegoś za miesiąc, ale to są pakiet działań, które wdrożone w życie mogą co najmniej kilka, jak nie więcej lat być nie tylko realizowane, ale także funkcjonować w takim działaniu czy życiu, przepraszam, tego obszaru codziennie. Ale to już ma. To przed nami, tak. Przed nami. Także jeśli są Państwo identyfikowane nagrania, bo widzę, że wszyscy się do tego palą, to...